a uczone obiady, znasz to może imię, gdzie połowa nie gada, a połowa drzymie, w których król wszystkie musi zastąpić ekspensa, wiadomości, dowcipu, wina i mięsa. 250 lat temu zainaugurowano nie tylko działalność pierwszego publicznego teatru w Polsce, ale także za sprawą Adama Czartoryskiego, a organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego obiady czwartkowe zwane mądrymi obiadami. Dzisiaj jednak jesteśmy nie w Warszawie, a w Krakowie. I to właśnie w Krakowie, w restauracji Wieżynek, rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla współczesnej polskiej sceny teatralnej. Uważamy bowiem, że teatr, który odważnie mówi o tym, co istotne dla naszej wspólnej zbiorowości, jest absolutnie istotnym uczestnikiem debaty publicznej. Dzisiejszym gościem obiadów czwartkowych w krakowskiej restauracji Wieżynek jest Mikołaj Grabowski. Panie dyrektorze, Alina Obidniak w 1977 otworzyła Teatr na Młodych. Okazało się to wielkie i wspaniałe odkrycie. Mówię o panu, o Krystianie Lupie. Co ówczesna pani dyrektor Jeleniej Góry widziała w was? To trudne pytanie, ale myśmy widzieli szansę na to, ażeby robić to, co chcemy robić. I rzeczywiście dla nas Jelenia Góra była takim miejscem, które było bardzo otwarte wobec naszych działań i nieskrępowane. I była to bardzo dobra grupa aktorów, która przyczyniła się do tego, że myśmy tam poznawali ten teatr, prawda, od strony reżyserskiej, no bo ja oczywiście byłem aktorem i byłem kilka lat w Teatrze Słowackiego, więc ja teatr znałem od podszewki, natomiast ta pasja reżyserska, no to dopiero w Jeleniej Górze. No i muszę powiedzieć, że Krystian znalazł tam wspaniałe warunki studyjne do budowania tych swoich przestrzeni teatralnych. Ja tam pracowałem prawie 2 lata, z czego najciekawszym spektaklem według mnie były Szelmostwa Lisa Vitalisa. To był spektakl, który szedł 3 razy. On był nie do zniesienia dla cenzury, ale nie dlatego, że on był taki nachalnie, że tak powiem, brutalnie, że tak powiem, polityczno-prowokacyjny, no bo wiemy, o czym mówię, że zdarzają się spektakle, no stricte plakatowo-prowokacyjne. Nie, on był strasznie artystycznie, jakby to powiedzieć, uwikłany, opowiadał historię w gruncie rzeczy, no, szło o Lisa Vitalisa, tak, prawda, czyli właściwie paszkwil na socjalizm, prawda, ale forma tego spektaklu była bardzo wysublimowana, gdyż opowiadała o grupie artystów, no, dość wysokiej rangi, bo to byli artyści z Filharmonii, którzy musieli zrobić taki głupi temat pod tytułem Lis Vitalis. Tak naprawdę chcieli się popisać. No więc to, co się działo jakby między tą stroną polityczną, a tym właśnie efektem jakby istnienia artystów wysokiej rangi wobec publiczności, no to było tematem tego spotkania. No i to była Jelenia Góra. No tam zrobiłem kilka spektakli dla siebie ważnych, bo pierwszych. Tak. Piotr wspomniał o Jeleniej Górze, która była teatrem młodych i można powiedzieć też, że Stary Teatr w Krakowie, Narodowy Stary Teatr w Krakowie pod pana dyrekturą, to był z jednej strony dom Krystiana Lupy, ale też dom młodych artystów. Tak, bo proszę zauważyć, przepraszam, że wchodzę w słowo, że Alina Obidniak miała dobry zwyczaj, mianowicie zaprosiła dwóch w cudzysłowie gówniarzy, nazwijmy, choć mieliśmy swoje lata, chociaż już mieliśmy swoje lata, ale oprócz tego u niej pracował Henryk Tomaszewski, u niej pracował Adam Hanuszkiewicz, czyli ona umiała jakby dać temu teatrowi dwie nogi, co jest bardzo pożyteczne dla teatru, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy część publiczności nie nadąża za nowościami, prawda, i wolałaby taki teatr, który w latach 70.
Rudy kędził, prawda, miał swoje triumfy, a wtedy był on teatrem bardzo awangardowym i rewolucyjnym. Zresztą z tą awangardą i z tymi młodymi i starymi, no to jest osobna historia. Oczywiście możemy o niej mówić. Ja z przyjemnością zapraszałem ludzi, często jeszcze będących na studiach, moich studentów. Ja miałem to szczęście, że ja wiedziałem, kogo zapraszam. Poza tym, że miałem taki zwyczaj, że jakby nie wtrącałem się zupełnie im do roboty. Natomiast do jednego byli zobowiązani. Do rozmowy ze mną na temat sensu tego, co robią. Sensu tego. Bo rozumiem, że teatr rozwija się przez sens i przez formę, prawda? Może bardziej przez formę, mniej przez sens. Nie, zależy od której strony zacząć. Natomiast forma się na pewno musi rozwijać. Młodzi ludzie potrzebują nowej formy do wyrażenia swoich prac. Często oczywiście nie wiedzą, że otwierają już otwarte drzwi, prawda? To jest też trochę nieszczęście naszych młodych ludzi, że jakby to powiedzieć, nie widzieli spektakli awangardowych z lat, końca lat 50., 60., 70., po prostu nie znają tego obszaru. W związku z tym nie bardzo wiedzą, że już ktoś to zrobił albo nawet kilka razy. No dobrze, przywilej młodości jest taki, żeby nie wiedzieć, co było z tyłu i tylko myśleć o sobie, który biegnie do przodu. Oczywiście moich studentów namawiam, żeby się zastanowili najpierw, czy to rzeczywiście, czy rzeczywiście otwierają przestrzenie dotychczas nieotwarte. No ale tak, musi istnieć młody reżyser w teatrze, czy młoda reżyserka. Musi istnieć, ale powinna być druga noga tego zjawiska i w każdym teatrze jakby te dwie strony. Wspaniale jest, że one ze sobą bojują. I to jest świetne. Na przykład przecież jakby przez to się rozwija teatr, dlatego że aktorzy przechodzą ze spektaklu na spektakl w ręce innego reżysera. I teraz, jakby to powiedzieć, reżyserzy patrzą na siebie wzajemnie, obserwują się, prawda? I jeżeli ci ludzie są reżyserami o bardzo silnej konstrukcji osobowości, to oni robią swoje spektakle, nie patrząc na to, co robi kolega. Ale oczywiście chodzą na spektakle kolegi i wiedzą, gdzie on jest, czego dotknął, jak się zachował wobec nowych tendencji, albo wobec tego, co się stało na rynku krakowskim, albo w świecie, prawda, albo w Polsce. I wtedy jakby te spektakle przeglądają się w sobie i wzajemnie dopełniają się. Myśl dopełnia myśl, forma goni formę, prawda? Coś z czymś się spiera. Ja się spierałem z moimi pedagogami, ja się spierałem z moimi dawnymi nauczycielami, ja się spierałem z ludźmi z jeszcze starszego pokolenia, ale ja miałem przeto przeciwnika, z którym mogę wojować. Bo jednak jakby zbytnia wolność człowieka w sztuce prowadzi do jego degradacji. Ja mam takie poczucie. Nie dlatego, że się wychowywałem w komunizmie i tam trzeba było rzeczywiście, przystępując do pracy nad spektaklem, stanąć przed jakąś górą, którą trzeba było albo przeskoczyć, albo tunel wydrążyć, prawda, żeby przejść przez to, ponieważ to były bariery cenzuralne, polityczne, ale na miłość boską myśmy także żyli w świecie swoich własnych wartości, w związku z tym myśmy się obracali w kręgu sztuki, która się wokół nas działa, prawda? W związku z tym myśmy się nie tylko odnosili do tego, co się działo, prawda, w polityce. Oczywiście wiemy o tym, że każdy prawie spektakl lat 60., 70. był podszyty polityką, o ile nie był polityczny. Musiał być podszyty polityką, gdyż zbyt wielka była machina komunizmu, która jakby działała na nas, która wywoływała presję każdego człowieka, nas, artystów także, teatr także. Ale to wzajemne dopełnianie się, to przeglądanie się w sobie, to jakby to powiedzieć atakowanie, ale w tym samym teatrze. Bo to nie chodzi o to, że jest teatr jeden, który trzyma tradycję. I w związku z tym będzie
wściekle mówił o tych młodych, którzy mają swój własny teatr zawodowy i mówił, co oni są do niczego, tam w ogóle, kto tam chodzi, tam w ogóle... No to ci młodzi mówią, no to zobaczcie na tych staruchów, przecież to jest nie do zniesienia, to co oni wyprawiają. To taka walka nuda, trochę nuda. Taka nuda. Ale a gdyby to się działo na jednej scenie, czy na dwóch scenach tego samego teatru? Przecież to jest wspaniałe, bo wtedy jakby to powiedzieć, jakby diabeł staje się trochę mniej straszny, jeżeli go widzisz blisko, nie? Jeżeli ten spektakl jest na tej samej scenie, na której ja miesiąc temu skończyłem swoją premierę, a już są inni aktorzy, już jest inne obrazowanie, już inny człowiek siedzi na widowni. Ja myślę, że w tej chwili ten podział, prawda, taki zero-jedynkowy, albo nowy, albo stary, jest przyczyną klęski dzisiejszego teatru. Skończyłem. A nie wydaje się panu, panie dyrektorze, że ten podział też wynika z tego właśnie, że brakuje tego, o czym pan mówi, że właśnie tego przeglądania nie ma. Ja czasami mam wrażenie, że właśnie się nie przeglądamy w teatrze innych osób, że to jest pewna bolączka polskiego teatru, że każdy pracuje jakby w obrębie swoich tematów, swojej estetyki, że właśnie, że nie chodzimy, nie oglądamy, nie szukamy, że nie ma tego przeglądania, w związku z czym też nie ma podstawy do dyskusji. Znaczy, nie ma przeglądania, jeżeli idzie o teatr... pokolenia mojego. No to oczywiście on się w sobie nie przegląda, bo nie wiem, czy reżyserzy mojego pokolenia tak bardzo chętnie oglądają produkcje reżyserów właśnie tego pokolenia. Natomiast młodzi obserwują teatr młody. Ale ja się boję, że oni się nie przeglądają w tym teatrze, tylko, jak to ładnie się mówi, odgapiają. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że spektakle bywają do siebie za bardzo podobne. Za bardzo podobne. Że znika coś, co jest najcenniejsze u artysty, mianowicie jego odrębność, indywidualność i obcość wszystkiemu innemu, co się dzieje. A może to łapczywe pragnienie sukcesu? Krystyna Meissner w ostatniej rozmowie z Jackiem Cieślakiem powiedziała, że no bolączką polskiego młodego teatru jest to, że chce odnieść sukces, prawda? Czyli jest pogoń za sukcesem i te spektakle właściwie są galą pomysłów. Może tu jest problem. Ale też są kalkulowane. Skalkulowane na sukces. Ja pamiętam, że w latach 70. oczywiście teatr stwarza się także dzięki modzie. Mamy modę na jakiś teatr. I panowie tego nie pamiętacie, ale w latach 70. była moda na pewien rodzaj teatru. Prawda? To pierwsze hasło rzucone Młodzi Gniewni, krytycy rzucili takie hasło, prawda? Grzegorzewski, Husakowski, Prus i tak dalej, Kordziński. Ci młodzi robili swój własny teatr, ale powiedzmy, że oni wyznaczali pewien trend, jak się to mówi. W związku z tym byli tacy, którzy odgapiali ten teatr, bo dużo jest przecież tych wtórnych, jakby to powiedzieć, artystów, którzy jakby posiłkują się tym, co już zostało zrobione. Bardzo dużo. To ich spektakle bywają podobne do oryginału, ale oryginalnymi nie są. I teraz problem jakby to, że teatr jakby jest nasycony, czy też jakby no, dzieje się zgodnie z tendencjami mody, to jest jasne. I dzisiaj także, żeby się dostać na festiwal, trzeba w określony sposób sztukę wyreżyserować. Jeżeli ona nie jest w określony sposób wyreżyserowana, nie dostanie się ktoś na festiwal. W związku z tym ja mam takie przypadki. Jestem profesorem w szkole, pracujemy nad jakąś sceną ze studentem, nie chcę wymienić nazwiska, bardzo zdolny i rzeczywiście robi karierę, robi scenę nieprawdopodobnie wnikliwą, psychologicznie wnikliwą, przeskakuje nawet moją wnikliwość dotyczącą tej sceny. I robi coś takiego, co no, dostaje za to ocenę celującą. Po czym widzę jego, prawda, bo nie mam z nim, nie mam przez dwa lata do czynienia, widzę jego spektakl gdzieś tam. I widzę, że to jest kompletnie inny rodzaj narracji teatralnej. Że on opuścił to, co ze mną robił, ale nie to, że ja wymuszałem na nim to. Ja nie wymuszałem na nim rodzaju teatru, nie wymuszałem na nim konstrukcji jakby tej sceny, ani relacji między osobami. To on sam robił z siebie. Po czym
podejrzewam, że zobaczył, że żeby zaistnieć na festiwalu, musi robić określony rodzaj teatru. I jak to nazywam, to, to jest stwierdzenie mojego syna, odgapił od kogoś, prawda? Czyli jakby to znalazł się w teatrze modnym. Przy czym, jak wiemy, to jest zabójcze dla tego, bo to oczywiście powoduje pewną, jak to się kiedyś mówiło, urawniłowkę. Podobieństwo jednego spektaklu do drugiego. I czasem trudno jest naprawdę odróżnić. No. Ja złośliwie, chociaż jestem całym sercem za młodym pokoleniem i uczę w szkole i właśnie na wydziale reżyserii, chcę, żeby oni istnieli bardzo silnie w teatrze, natomiast oczywiście nie znoszę, jakby to powiedzieć, duplikowania duplikatu. No więc mówię o tym, że oni muszą wybierać swoją własną drogę. No, na to, ale przychodzi do tego, że muszę stwierdzić czasem, że widząc spektakl jeden i porównując go z drugim, mam takie nieodparte wrażenie, że znalazłem się w McDonaldzie i okazało się, że jest nowość, nowa kanapka. Pytam, co tam jest nowego. No, jest boczek i ser. Ale co? Przedtem nie było sera? Nie, bo był tylko ser i cebula. A teraz jest boczek i ser i jeszcze kawałek ogórka. Aha, a w tej co jest? No, a w tej to jest wędlina. No po prostu tam się zmienia jeden składnik. Cebula albo pomidor, albo ogórek, albo nie wiem co, no prawda, serek. Inny rodzaj serka i to jest nowość. Ja się boję, że te kanapki są do siebie naprawdę podobne. One smakują tak samo, a ja... Taka sama jest zgaga po nich. Nie, może nie tyle zgaga. No tak, po kanapkach może być zgaga. Natomiast po teatrze nie powinna być. I błagam młodych ludzi, błagam. Zwracam się z apelem. Bądźcie indywidualni. Myślcie o tym, co jest w waszym sercu, waszej duszy, waszej emocji, waszej energii. To jest najważniejsze. A to, żeby się znaleźć na rynku i szybko wygrać jakiś festiwal, jeżeli będziecie indywidualni, wygracie go rok później, ale na stałe. Panie dyrektorze, a w zasadzie panie profesorze, bo to był też taki wychowawczy apel w zasadzie. Tak. Mówił pan o tych zagrożeniach, o tym, co jest zabójcze dla teatru od strony artysty, ale pamiętajmy też o tym, że teatr funkcjonuje w pewnym systemie. Marek Bejlin napisał niedawno, że teatr w Polsce funkcjonuje pośród dwóch zagrożeń. Pierwsza z nich to jest presja ze strony władzy, zwłaszcza lokalnej, wymuszającej grzeczność i posłuszeństwo, oraz ze strony twardych rynkowych ideologii, zgodnie z którymi kultura ma być przede wszystkim pokupnym przemysłem rozrywkowym. Zgadza się pan z Bejlinem? No tak, tak, oczywiście. No, można by oczywiście tych zagrożeń wymienić jeszcze trochę więcej. No, myśmy mówili na przykład o zagrożeniach, które idą z wewnątrz środowiska teatralnego. To jest to zagrożenie, jakby to powiedzieć, mówienie, czyli zagrożenie polegające na tym, że się mówi to samo zdanie, tylko zostaje ono inaczej powiedziane. Ale zdanie jest tak naprawdę to samo. Jeżeli chodzi o presję zewnętrzną, ona, Boże, przeżyłem swoje młode lata w komunizmie i w związku z tym musiałem się znaleźć w opresjach daleko bardziej gęstszych niż ta opresja, która towarzyszyła mi teraz przez ostatnie 25 lat i być może będzie towarzyszyła, jak się zapowiada, przez kolejne lata. Zawsze istnieje opresja jakaś polityczna, zawsze, prawda? Nacisk idzie z kilku stron. Nacisk idzie ze strony władzy, ale też nacisk idzie ze strony społeczeństwa. I proszę, nie wiem, co jest ważniejsze, bo z władzą teatr zawsze prowadził pewien, jakby to powiedzieć, taniec. Takie robił piruety w stosunku do władzy, przeciw władzy, z władzą. Prawda, w zależności od tego, czy władza jest silniejsza, czy słabsza, no to ona nadaje ton, albo artyści, ale w każdym razie ten kontredans musi trwać.
Ja pamiętam niedaleko tutaj właśnie przy Rynku Głównym było takie zebranie już koniec lat, może jakaś połowa lat 80. No i oczywiście, jak pamiętacie, no już się skończył stan wojenny, no władza komunistyczna chciała jeszcze, żeby jeszcze ten teatr funkcjonował w jakimś takim dość, jakby to powiedzieć, zdecydowanym charakterze, żeby on był jednak pro-socjalistyczny, no lekko, chociaż delikatnie. I pamiętam, że ten kierownik Wydziału Kultury mówił do mnie: proszę panu, mówił do dyrektorów, no dobrze, to nie bądźcie czerwoni, bądźcie przynajmniej różowi. Więc dzisiaj bycie różowym jest bardzo niebezpieczne. No więc ja powiadam, że każda władza ma swój kolor i oczywiście ten kolor będzie chciała, żeby wszedł na scenę. A artyści będą się bronić, to jest jasne, to jest oczywiste. Jak wygrać konkurs i zachować niezależność? Na dyrektora oczywiście. No to przypomina mi się mój konkurs. Ustawiony? Nie, ale nie będę o nim mówił. Jak wygrać konkurs i zachować niezależność? No, to jest sytuacja, jakby to powiedzieć, dość indywidualna, nie? Indywidualna, bo dyrektor teatru powinien być człowiekiem na tyle światłym, żeby wiedzieć, że sztukę robi w pewnej przestrzeni politycznej albo społecznej, że nie jest to, jakby powiedzieć, że jego budynek nie jest na pustyni i tam nie przychodzą pielgrzymki po to jedynie, aby zobaczyć jego świętą sztukę. Zawsze on się dzieje w pewnych relacjach społecznych. W związku z tym on musi dobrze rozczytać te relacje, prawda? I jeżeli się dało robić dobry teatr, mając wytyczne z Wydziału Kultury, mianowicie polska sztuka klasyczna, polska sztuka współczesna, klasyka obca, światowa, klasyka rosyjska, polski tekst współczesny, radziecki lub co najmniej z krajów obozu socjalistycznego. 6 pozycji. I co roku takie pismo lądowało na moim biurku. Jeżeli dało się, a wszyscy to dostawali, jeżeli dało się robić teatr, i to dość dobry teatr, bardzo dobry teatr, jeżeli dało się go robić, mając takie dyrektywy, to znaczy, że co? Oszukiwaliśmy, obchodziliśmy władzę. Jak to nazwać? No tak, być może oszukiwaliśmy. Oni wiedzieli, że są oszukiwani, myśmy ich oszukiwali, ale tak sztuka naprawdę nie oszukuje do końca. To nie chodzi o oszustwo takiego złego myślenia. Oszustwo, że ja cię oszukam, bo jednak sztuka się stwierdzała tym, że jest dobra albo jest zła. W związku z tym nawet najgorsza, że tak powiem, sztuka radziecka, którą trzeba było wystawić, można ją było zrobić naprawdę dobrze. A przy tym coś takiego jest, że według mnie sztuka potrzebuje ścian i murów dookoła. Jeżeli ma te mury i ściany, to ona ma szansę je w jakiś sposób zburzyć. Jeżeli istnieje w artyście, jeżeli istnieje szansa na totalną wolność, to prawdopodobnie wokół niego powstaje totalna pustka, bo o czym on ma robić sztukę? Co atakować? Jakie sprawy ma poruszać? I przez co się przebić, żeby to powiedzieć? Bo jednak jest pewien gest artysty, aktora, reżysera, gest teatru nie jest gestem, który idzie w próżnię. On musi iść przez coś. Coś musi być postawione jako przeszkoda. Jeżeli tej przeszkody nie ma, on sobie macha rękami jak chce. Obraca się w którąkolwiek stronę, ale zawsze ma wokół siebie wielką, ogromną przestrzeń, w której można się zagubić. W związku z tym stawianie sobie przeszkód, jeżeli nawet ich nie ma, to jest również obowiązek artysty.
Po raz drugi powiedział pan w trakcie naszego spotkania, naszej rozmowy o wolności. Wcześniej powiedział pan, że nadmierna wolność degraduje człowieka. Co to oznacza dla procesu twórczego w teatrze? Wie pan co? Przychodzi mi na myśl pewna sytuacja, którą wyczytuję u Witkacego. Mhm. On nie znosił demokracji. Mhm. Mówił, że to jest najgorszy z możliwych tych. Mdła demokracja, zdechła demokracja. I tak naprawdę marzył mu się człowiek o nieograniczonej wolności. Ktoś w rodzaju sułtana, który by był władcą z łaski Boga i z łaski człowieka. Absolutnym, nieskończonym władcą. Ale on sam mieścił się między tęsknotą ku nieskończonej wolności i totalnym uzależnieniu od tego, w jakim świecie żyje i w jakim przyszło mu żyć lub przyjdzie mu żyć. I ten dramat między tym, że chciałby rozepchać ten głupi według niego świat, który jakby nie daje człowiekowi żadnych szans, bo sprowadza cię do tego samego, jakby to powiedzieć, sprowadza cię do, upodabnia cię do tysięcy innych, a ty jesteś przecież ten wyjątkowy, prawda, niezwykły i tak dalej, tak, tak. I tak dalej, prawda? Ale to powodowało, że on pracował nad tym, żeby sobie tę wolność sam wypracować, bo ona już nie jest dana. Ona musi być stworzona przez kogo? Przez niego. Także te meandry, znaczy wcale bym się, że tak powiem, czasem mówię studentom, wiecie co, zróbmy coś, co wam kompletnie nie odpowiada. Żebyście musieli jakby zagryźć ten temat, zagryźć go, zarąbać, jego po prostu rozwalić go w sobie, no przez nienawiść, przez to, że ja tak głupotę muszę robić, takie coś, co mnie to w ogóle nie interesuje, to ja się muszę zniżyć do jakiegoś poziomu okropnego. I wiecie, że to przynosi czasem niesamowite efekty, poza tym, że jest taką lekcją, właśnie lekcją tego, co nie dała nam przez 25 lat demokracja. Mianowicie dała nam wolność albo pseudowolność. No to cóż, panie dyrektorze, to może zagryziemy wobec tego. Z przyjemnością. Może nie wolność, tylko... Zobaczymy, co nam podadzą. Miejmy nadzieję, że nie tego McDonalda z bekonem i serem. Czy tak wszyscy jak się boją tego, tak, że im utną palce? No dobra, no to chwała Bogu. No niech mi utną, to ja muszę je odrobić. Wszystko polega na tym. Troszkę brakuje tego obecnie w teatrze starym, tych młodych, którzy drapieżnie walczyli wtedy, kiedy no też są moje lata. Ale to też, ja myślę, że też my też mamy taki wielki sentyment z tego, bo to też były czasy naszej takiej młodości wtedy. To też byli nasi koledzy i też, ale to rzeczywiście była wielka zmiana jakościowa wtedy. Znaczy pojawienie się i nowych tekstów, i nowych koncerów w starym teatrze. Być może...